bo tu lepszego specjalisty nie ma jak pan premier. Panie premierze, kupować ten cukier czy nie? Jak pan powiedział, bo to skończy się konferencja, to my do marketu po cukier czy jak to zrobić. Powiem tak uczciwie, no, to co się dzieje z cukrem, to jest czyste szaleństwo i na pewno handlowcy i sprzedawcy zacierają ręce, bo cukier kupowany po 7-8 zł absolutnie jest przepłacany. Więc tutaj żadnych podstaw nie ma do robienia takich zapasów za tą cenę, bo po stabilizacji ceny on stanieje. Może szacować, czy ja mogę tak szacować, że koszt sprzedaż cukru, cena będzie gdzieś tam oscylować, więc 4-5 zł, bo tak to wynika z kosztów buraków, zakupu i tak dalej. To jest z nowego sezonu. Natomiast teraz, jeśli ktoś chce kupić takie zapasy, to mówię wprost, przepłaca. No. Więc naprawdę nie ma potrzeby, żeby teraz te zapasy robić po droższej cenie. To nie jest inwestycja. Nie jest to dobra inwestycja na pewno, bo jeśli ktoś kupi teraz po 7-8 zł, to się okaże, że już w nowym sezonie zobaczę, że ten cukier nie wzrósł o tyle i będzie trzeba skonsumować ten droższy, ale może będzie za to słodszy.